Dzisiaj Leon postanowił spróbować czegoś nowego. Poprosił swojego przyjaciela Stasia, żeby nauczył go grać w kręgle. Staś był cierpliwym nauczycielem. Leon już po kwadransie opanował podstawowe techniki gry. No, może jeszcze nie do końca. Po skończonej partii przyjaciele chcieli podzielić się rachunkiem za wynajęty tor. Jednak okazało się, że w kręgielni można płacić jedynie gotówką. Ponieważ Leon nosi w portfelu tylko karty płatnicze, należność uregulował Staś. Leon nie lubi mieć długów, więc wyszedł z intrygującą propozycją. Stasiu, stuknijmy się swoimi komórkami i będziemy kwita. Leon wyjaśnił, że teraz przelewy między kontami w City Handlowy można realizować za jednym stuknięciem telefonów. Wystarczy korzystać z aplikacji City Mobile. Leon i Staś logują się do serwisu. Wybierają ikonę B2T. Leon wybiera opcję Wysyłam środki. Staś otrzymuje środki. Leon wpisuje swój nick, kwotę przelewu oraz wskazuje rachunek, z którego ma zostać wykonany przelew. Staś także wpisuje swój nick oraz wybiera rachunek do zasilenia przelewem. Leon i Staś klikają dalej. Teraz Leon i Staś mogą już stuknąć się telefonami. Następnie Leon i Staś potwierdzają połączenie. Potwierdzają przelew. I gotowe! Dzięki tej funkcji jednorazowo można przelać do 50 zł, a dziennie do 200 zł. Tym sposobem Staś nauczył Leona grać w kręgle, a Leon Stasia realizować przelewy za jednym stuknięciem telefonów.